Ewa Ziętek przed laty dla Boga zrezygnowała z miłości, wolę być sama i korzystać z sakramentów. Śmieje się, że oprócz grania nie potrafi robić nic innego. O tym, by zostać aktorką, marzyła już jako mała dziewczynka. W końcu udało jej się zdobyć popularność i dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd seriali. A na co dzień zaraża ciepłem i optymizmem. Ale życie Ewy Ziętek było pełne nieoczekiwanych zwrotów i kryzysowych sytuacji. Dziś deklaruje, że jest szczęśliwa dzięki wierze, ale ta wymaga od niej wielu poświęceń. Choć aktorka ma dopiero 69 lat i mogłaby ułożyć sobie życie, twierdzi, że nie zamierza z nikim się wiązać. Nie chce robić nic wbrew Bogu. Ewa Ziętek urodziła się w 1953 roku w Katowicach. O swoich zawodowych planach zaczęła myśleć wcześniej. Już jako 10-latka wiedziałam, że chcę zostać aktorką. Nie mam pojęcia, skąd wzięła się we mnie ta determinacja. Myślę nieraz, że może po prostu chciałam być kochana? Niektórzy się śmiali, że aktorka tak nie wygląda. Ale to mnie tylko wzmacniało, powiedziała w jednym z wywiadów Ziętek. Swoich marzeń nie porzuciła i tuż po maturze zdawała do szkoły teatralnej. Jako studentka zagrała pamiętną rolę panny młodej w Weselu Andrzeja Wajdy i usłyszała o niej cała Polska. Ale niespodziewanie na jej drodze stanął mężczyzna, który próbował odciągnąć ją od zawodu. Aktorka zakochała się, a jej rodzina była nim zachwycona. Szczęśliwie dla jej kariery Ziętek odrzuciła ukochanego. Z jednej strony to był świetny materiał na męża, były zaręczyny. A z drugiej strony aktorski plan na życie. Jednak kiedy on powiedział, że z teatrem koniec, to wiedziałam, co robić, wspominała. Wkrótce Ewa zakochała się po raz kolejny. Choć dużo pracowała, tym razem znalazła czas na miłość. W lipcu 1978 roku urodziła swoją jedyną córkę Agatę Kryską Ziętek. Związek aktorki jednak nie przetrwał i rozstała się z ojcem Agaty. Nie wierzyła, że jeszcze kiedyś spojrzy miłości w oczy. Znów bez reszty pochłonęła ją praca. Myślnik. Kiedyś najważniejsze było dla mnie, czy dostanę rolę, czy nie. Trzeba było pracować, opowiadała aktorka. W 1997 roku Ewa dostała stały angaż w serialu Złotopolscy. Rola Marty Gabriel przyniosła jej nie tylko jeszcze większą popularność, ale zapewniła stały zarobek i dobry byt dla córki. Jeszcze w latach 90. zmarł ojciec Agaty. Ewa Ziętek wróciła do kościoła. To tragiczne doświadczenie było przełomowym momentem w jej życiu. Ewa, która do kościoła zaglądała sporadycznie, a u spowiedzi nie była wiele lat, nagle przeżyła nawrócenie. Doszło do mnie, że Bóg mnie kocha. Ta świadomość mnie zmieniła. Jak rozpuszczone dziecko zrozumiałam, że cokolwiek zrobię, Bóg zawsze będzie mnie kochał, mówiła wzruszona w jednym z wywiadów. Nagle wszystko w życiu Ziętek zaczęło się układać. I znów uwierzyła, że może kochać. W 2000 roku wzięła ślub kościelny z Niemcem Rainerem Jacobem.
Urokliwa ceremonia odbyła się w akademickim kościele Święty Anny w Warszawie. Aktorka wierzyła, że z Rainerem będzie aż do śmierci i tak przyrzekła przed Bogiem. Niestety kilka lat później małżeństwo aktorki się rozpadło, a Rainer wrócił do swojego kraju. To wtedy Ziętek podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu. Aktorka postanowiła, że już nigdy nie wejdzie w związek z żadnym mężczyzną. Będąc po ślubie kościelnym z Rainerem, popełniłaby wówczas ciężki grzech. Rozstaliśmy się, ale formalnie nadal jesteśmy małżeństwem. Mam ślub kościelny i przed Bogiem przysięgałam wierność Rainerowi. Doskwiera mi samotność, jak każdemu, kto jest bez pary. Jednak wolę być sama i móc korzystać w kościele z sakramentów, podkreślała w wywiadach Ziętek. Choć sama, Ewa nie czuje się jednak samotna. Pomaga jej żarliwa modlitwa, a całą swoją miłość i pokłady opiekuńczości przelewa na ukochaną córkę Agatę, wnuczka Leona i najwierniejszych przyjaciół.